Już dzisiaj premiera nowego filmu Braci Sekielskich pod tytułem Zabawa Wchowanego. To już drugi film Braci Sekielskich dotyczący przestępstw seksualnych popełnianych przez księży. W ubiegłym roku mieliśmy film Tylko nie mów nikomu. Ten nowy różni się tym, że jest w nim opowiedziana tylko jedna historia. Chodzi dokładnie o sprawę księdza Arkadiusza Hajdasza, który według twórców filmu miał się dopuścić molestowania trzech lub czterech chłopców. Ale tak naprawdę to nie on jest głównym czarnym bohaterem filmu. Jest nim biskup, który miał tuszować sprawę księdza Hajdasza. Chodzi o biskupa ordynariusza diecezji kaliskiej Edwarda Janiaka. Twórcy filmu, bracia Sekielsy, przypominają także słynną sprawę księdza Pawła Kani, który został skazany za molestowanie małoletnich i również jego sprawę biskup Janiak miał tuszować. Tyle dowiadujemy się z filmu. Okazuje się jednak, że była także trzecia sprawa, którą tuszował biskup Janiak. Chodzi o sprawę księdza Edwarda P. Sprzenna. Kiedy ksiądz ten został skazany za molestowanie dwóch ministrantów, Edward Janiak zapowiedział, że ksiądz Edward P. już nigdy nie będzie pełnił posługi kapłańskiej. Okazało się, że biskup Janiak kłamał, ponieważ Edward P. kilka lat później został proboszczem, a jeszcze w kwietniu 2019 roku, rok temu, prowadził rekolekcję dla dzieci. Okazuje się też, że Edward P. I biskup, e, i biskup Edward Janiak to byli znajomi, ponieważ razem kończyli seminarium, przyjmowali święcenia kapłańskie, a jak mówili mieszkańcy Przenna, także biskup Janiak często odwiedzał księdza Edwarda P. na parafii. Tej historii nie zobaczycie Państwo w filmie Braci Sekielskich, ale możecie o niej przeczytać w nowym artykule na stronie OKO.press.